jak możemy właśnie wykorzystać sztuczną inteligencję dzisiaj do tak zwanego cold mailingu. Co to jest ten cold mailing? To jest po prostu sposób generowania leadów, gdzie piszemy do firm, do B2B, z którymi nie mamy tak naprawdę relacji zbudowanej. No i wiele osób oczywiście twierdzi, że to jest spam i pewnie ma częściowo rację, bo zazwyczaj właśnie dzisiaj jest to taka mocno masowa komunikacja w większości przypadków, myślę. Natomiast AI też może wam właśnie w tym pomóc, żeby to nie była taka komunikacja na zasadzie, wiecie, dzień dobry, piszemy do wszystkich tą samą wiadomość i coś się przyklei, tylko żebyśmy byli w stanie zrobić to w sposób bardziej wartościowy dla naszego klienta. No i właśnie, po co nam ta sztuczna inteligencja tutaj? Po pierwsze, będziemy w stanie trafić w realne potrzeby i problemy tego odbiorcy. Zautomatyzujemy sobie większość tego procesu, także to będzie kanał, który może, mimo że będzie bardzo personalizowany, to pracować w skalowalny, automatyczny sposób w dużej mierze. No i nie będziesz właśnie takim spamerem, który wysyła wszystkim i wszyscy go mają dość, bo trafisz do tych odbiorców właśnie na zasadzie: dzień dobry, widzę, że masz taki i taki problem, robisz takie i takie rzeczy, ja robię takie i takie, pogadajmy, jak to można tutaj wspólnie ożenić. Więc jest to coś, co pozwoli wam nie przepalać tak naprawdę potencjału rynku w tym kanale, bo wiecie, jak wy piszecie do kogoś i to jest słaba wiadomość po prostu, bo wysyłacie do wszystkich firm i nie macie pojęcia, jakie problemy ma druga strona, no to bardzo szybko dostajecie taką łatkę spamera i bardzo trudno wam będzie później podjąć jakieś działania, nawet jeżeli oferujecie coś, co może być dla tej firmy sensowne. Dobra, no i tutaj to AI może nam właśnie pomóc i może to zrobić na dwa sposoby tak naprawdę. Możemy sobie przygotować takie rozwiązania technologicznie właśnie na dwa sposoby i chodzi tutaj o rozwiązania, które dotrą po pierwsze do odpowiednich osób, czyli znajdą nam odpowiednie osoby, znajdą adresy e-mailowe do tych odpowiednich osób, zweryfikują te adresy mailowe, ale przede wszystkim znajdą informacje o tych osobach, co one robią, oczywiście w kontekście naszego produktu, tak? Czyli jak my mamy firmę HR-ową, no to nie wiem, przejrzą ogłoszenia o pracę danej firmy, kogo oni rekrutują obecnie i do tego dostosują każdego maila do każdej firmy, nie? Więc znajdą informacje, prześledzą informacje na przykład z social media, co ostatnio robiła ta firma, czy konkretna osoba jeszcze lepiej i do tego będą dostosowywać per dana firma, per dana osoba konkretną wiadomość, która trafi w potrzeby tej osoby. No i też zauważcie, że dzięki temu to znacznie łatwiej nam przebić tą taką barierę, która jest zawsze w tych zimnych kanałach, czyli jak my do kogoś piszemy, nie mamy z nim relacji i nie ma tam tej dużej personalizacji zaszytej, nie trafiamy w problem tej konkretnej osoby, no to ta osoba od razu wie, że to jest jakiś spam, wrzuca nas do tego spamu, ale jak piszemy: dzień dobry Pani Anno, widzę, że rekrutujecie teraz social media menadżera z 3-letnim doświadczeniem, powinien mieć takie i takie kompetencje, my mamy taką osobę, bla, bla, nie? No to jakby od razu ta pani Anna widzi, ok, on pisze do mnie i to nie jest coś, co wysłał właśnie do 1000 innych firm, nie? I to jest prosty przykład, natomiast wiecie, tu możemy zaszywać dane na przykład właśnie z social media. Ktoś tam publikował ostatnio, że był na jakiejś konferencji i nawiązujemy do tej konferencji. Ktoś publikował, że zdobył jakieś nowe umiejętności i nawiązujemy do tych umiejętności, które zdobył. Więc tutaj te wiadomości mogą być bardzo rozbudowane i mogą wplatać takie smaczki, które sprawią, że ta osoba po drugiej stronie, mimo że my nie piszemy tego ręcznie, będzie miała takie wrażenie. Dobra, i potem przy długim wstępie. Dwie ścieżki, jak możemy to zrealizować. Jedna ścieżka jest taka, że budujemy sobie swój taki stack kilku narzędzi, które pomogą nam to zrobić. Tutaj w środku ta fioletowa ikonka to jest narzędzie Make, jest też narzędzie Zapier i kilka innych narzędzi, które pomagają łączyć te wszystkie inne narzędzia między sobą. No i właśnie tego typu narzędziami możemy sobie zrobić to. Tutaj w sercu tego wszystkiego będzie API od OpenAI, nie? Czyli to właśnie to API od OpenAI będzie na podstawie tych danych, które będziemy sobie tutaj zbierać, tworzyło te wiadomości i wysyłało je w taki bardzo spersonalizowany sposób. Ale żeby to się mogło stać, to potrzebujemy kilku innych elementów. Potrzebujemy bazy danych, czyli tutaj potrzebujemy na przykład Google Sheets czy Excela, gdzie ten make
będzie nam wrzucał kontakty, które nas interesują z jakiegoś źródła. To może być na przykład LinkedIn, którego tutaj mamy, nie? Czyli mamy LinkedIna, mamy jakieś konkretne kryteria wyszukiwania, Make wrzuca nam to wszystko do takiej bazy danych. Mamy narzędzia typu Woodpecker, czyli narzędzie, które będzie nam wysyłało po prostu te cold maile i będzie wysyłało nam też follow-upy, czyli takie wiadomości ponawiające do tych naszych prospektów. No i mamy takie narzędzia jak Hunter, czyli narzędzia, które szukają nam maili, weryfikują nam maile do konkretnych osób, no bo my wiemy na przykład, do kogo chcemy dotrzeć, ale nie mamy maila do tej osoby, no to przydałoby się tego maila znaleźć i takie narzędzia nam w tym pomagają. No i to wszystko możemy sobie połączyć, to wiem, że teraz to brzmi skomplikowanie, ale to jest wszystko do zrobienia jako taka siatka powiązań, czyli znajdź nam adres, sprawdź, czy ten adres jest właściwy, przejdź na przykład social media i znajdź odpowiednie dane, to wszystko trafia do Google Sheetsa i na podstawie tego Google Sheetsa OpenAI tworzy wiadomość, ta wiadomość trafia do Woodpeckera i ten mail jest wysyłany, nie? Więc to jest taka prosta automatyzacja i to możemy sobie sami zbudować. No i teraz po co mielibyśmy to budować sami? Bo moim zdaniem są szersze możliwości personalizacji, to znaczy tutaj do tych ikonek możecie sobie wrzucić cokolwiek, co wam jest potrzebne w waszej na przykład specyficznej branży, tam gdzie są dane o waszych klientach, nie wiem, jakiejś społeczności branżowej i tak dalej, czego nie będzie w opcji drugiej często. Szersze możliwości dobierania kontaktów, podobnie jak w przypadku poprzedniego punktu, są moim zdaniem dużo tańsze te rozwiązania, jeżeli działamy w skali. Czyli jak my wysyłamy tych maili 2000, 3000, 5000 miesięcznie i tych kontaktów, no to to będzie często tańsze niż opcja numer dwa. No i działają bardzo dobrze po polsku, co również będzie często przewagą nad opcją numer dwa. Minus, jaki tutaj jest, no to czas, który musimy poświęcić, no i wiedza, którą musimy mieć, żeby to wszystko sobie połączyć, zbudować. Tak jak mówię, nie jest to jakiś rocket science, każdy jest to w stanie wyklikać, mając pewnie odpowiednie instrukcje, ale jednak trzeba te klikanie zrobić. Opcja numer dwa, no to są po prostu gotowe narzędzia i SaaSy. I tych SaaSów jest bardzo dużo, one powstają też jak grzyby po deszczu i one też działają na tak naprawdę często na silniku od OpenAI, a właściwie prawie zawsze na silniku od OpenAI. To widzieliśmy jakiś czas temu, jak API OpenAI wysiadło na jakiś czas, to nagle wszystkie narzędzia, nie tylko do cold outreachu, ale w ogóle narzędzia AI-owe przestały działać nagle. I to są często takie narzędzia, które właśnie na tym się opierają, ale one robią za nas tutaj dużą część tej roboty, łączą jakby niejako te inne aplikacje, które są nam tutaj potrzebne. No ja tutaj pokażę wam to na przykładzie Luna AI, to jest takie narzędzie. Jedno z narzędzi, jest ich oczywiście więcej. Jakie są tutaj plusy? Bo oczywiście są plusy tego rozwiązania. Jest łatwiejsza konfiguracja, no bo jak widzicie, mamy jedną ikonkę, a nie sześć ikonek, nie musimy tutaj niczego łączyć, mamy gotowca po prostu, wchodzimy, wyklikujemy wszystko w jednym narzędziu. One są tańsze i szybsze w małej skali, no bo jeżeli nasza skala to jest, wiecie, chcemy jednorazowo zrobić kampanię do 100 prospektów, no to pewnie nie opłaca nam się budować tego silnika z opcji numer jeden, no bo to po prostu będzie za dużo czasu w stosunku do efektów, które osiągniemy, więc takie gotowce są lepsze. Natomiast minus też tutaj jest taki, że często miewają te narzędzia problemy z językiem polskim. Nie zawsze, ale często tak jest. No i w dużej skali, tego tutaj nie napisałem, ale w dużej skali one po prostu wychodzą często bardzo drogo. Często to będzie, wiecie, jeżeli wysyłacie właśnie kilka tysięcy maili miesięcznie, czy budujecie taką bazę kilku tysięcy prospektów miesięcznie, to jak sobie zbudujecie, to te narzędzia są naprawdę tanie. Nie? Tutaj pewnie jesteście w stanie to zamknąć, nie wiem, w 50-60 dolarach miesięcznie w dużej skali. Natomiast Lunę czy inne narzędzia, no to tutaj będzie problem i pewnie trzeba wydać często kilkaset dolarów miesięcznie, żeby w dużej skali te kampanie realizować. Nie? Więc te koszty też trzeba brać pod uwagę. Jeżeli chcecie działać z czymś regularnie, robić takie kampanie, no to rozważyłbym tą opcję numer jeden. Dobra, no i teraz pokażę wam opcję numer dwa, bo tutaj wiadomo, jest dużo logistyki, ale żebyście wiedzieli, jak ta łatwiejsza opcja przynajmniej wygląda od środka, co tam trzeba zrobić, żeby to działało i jak to wygląda w praktyce. Całość jest mega prosta do konfiguracji, czyli wy się logujecie do takiego narzędzia, piszecie, czym się zajmujecie, jak się nazywa wasza firma, czym ona się zajmuje, jakie ma korzyści dla klienta.
To narzędzie akurat radzi sobie dobrze po angielsku, ja go używam akurat w takich kampaniach globalnych, ale tutaj dla tego przykładu napisałem o naszym produkcie z Piotrem, który robimy, Growth AI, co to jest, czyli że tam klienci dostają 50 takich scenariuszy gotowych do wdrażania, że dostają taką wiedzę, którą mogą wdrażać aktualną i tak dalej. No i to jest jakby opis, który dostarcza się do tego narzędzia, żeby narzędzie rozumiało, jaką wydajecie wartość, jaki robicie produkt, żeby mogło się do tego odnosić. Im lepiej przyłożycie się do tej pracy, tutaj ja się jakby, jak widzicie, nie przyłożyłem, skopiowałem z naszej strony nagłówki, ale tutaj warto się przyłożyć do tej pracy, bo im lepiej narzędzie zrozumie, czym wy się zajmujecie, tym lepiej będzie w stanie pomóc i tym lepiej będzie w stanie później wplatać te informacje w te wiadomości, które zaraz zobaczymy. Druga rzecz, no to co musicie zrobić, to wybrać grupę docelową. No i to jest mega proste, przynajmniej w tym narzędziu, w różnych narzędziach różnie to wygląda. To narzędzie głównie korzysta z LinkedIna, czyli bierze sobie dane o waszych klientach z LinkedIna i stąd też macie takie, a nie inne kategorie. Ja tutaj nawet na screenie nie umieściłem wszystkich, ale wybieracie sobie na przykład, jaką pozycję zawodową ma odbiorca, do którego chcecie trafić, to znaczy na jakich stanowiskach pracuje, w jakich branżach pracuje, jakie są słowa kluczowe być może, których używa, czyli nie wiem, targetujecie agencję SEO, no to tutaj wpisujecie agencja SEO. W jakich krajach działa, jaki jest rozmiar tego biznesu, czyli ile pracowników zatrudnia firma takiej osoby, w jakim mieście, jaki ma stack technologiczny, czyli z jakich narzędzi korzysta, z jakich systemów i tak dalej, jakie właśnie osoby są poszukiwane w tej firmie, czyli na jakie stanowiska firma rekrutuje, to znowu tak jak mówiłem, jeżeli mamy taki przykład, że jesteśmy na przykład firmą, która ma kandydatów do pracy albo pomaga w tych rekrutacjach, to będzie dla nas bardzo ważne i to są jakby dane, które po prostu LinkedIn gromadzi, dlatego te kategorie możemy wybrać, ale w takich narzędziach również w tym możecie też uploadować swój plik CSV, gdzie będziecie mogli to korzystać po prostu też ze swoich danych, jeżeli macie je z jakiegoś źródła. Tutaj Robert pisze, że Luna, widzi Robert, że 1000 maili to $300. No właśnie, widzicie, czyli to jest skala 1000 maili miesięcznie, to jest $300, więc to nie jest duża skala w cold outreachu, szczególnie jak macie takie mainstreamowe branże, globalnie lecicie z tematem, dlatego no jak tutaj wam mówiłem, że ta pierwsza opcja kilku tysięcy prospektów będziecie w stanie to realizować, to poniżej $100 myślę, to jeszcze zależy od kosztów API, które wygenerujecie i tak dalej, no to tutaj mówimy już przy 1000 maili o $300, więc te koszty rzeczywiście trzeba brać pod uwagę i czasami się zastanowić, czy nie warto po prostu wziąć i wyklikać sobie takiego systemu, łącząc kilka aplikacji między sobą. No i dobra, i teraz trzecia część, mamy wyklikane, czym jest nasz produkt, mamy wyklikaną grupę docelową i teraz narzędzie robi za nas tą robotę, czyli znajduje prospektów, jak widzicie tutaj mieliśmy źródło LinkedIn, ale mogą być też inne źródła danych, no i nawiązuje do tego, co robi dana firma. Akurat ten nasz opis był ubogi, nie jest to idealny temat pod tego typu outreach, więc nie są to najlepsze wiadomości, jakie tutaj widziałem, ale do czegoś tutaj nawiązuje, nie? Czyli że wasza firma stawia na jakiś tam rozwój. W każdym razie wiecie, tutaj trochę suche dane dostarczyłem i też klikałem losowo, kim jest moja grupa docelowa, ale jak realizuję tej kampanie w tym narzędziu, które są bardzo takie precyzyjne, czyli jest bardzo precyzyjny produkt z bardzo jasnym takim value proposition i do tego value proposition dobiorę też grupę docelową, czyli dajmy na to właśnie te rekrutacje, jakbyśmy mieli, no to wy na przykład rekrutujecie specjalistów IT, teraz bierzecie firmy na przykład IT, software house'y z konkretną technologią, pracujące na konkretnych językach, no to to narzędzie wam bardzo dobrze zrobi te wiadomości, że cześć, widzę, że szukacie takiej osoby z takim i takim doświadczeniem, co powiecie na to, żeby zrobić kandydata takiego i takiego, nie? Więc jakby to narzędzie połączy wasze dane z danymi tej firmy. Natomiast tu jest taki ciekawy przycisk, ledwo go widać, przepraszam, ale jest, czyli train the AI, czyli możecie trenować właśnie ten model. Czyli jak widzicie, no tutaj jest taki losowy przykład, on nie miał żadnych danych, ja to po prostu zrobiłem, żeby pokazać wam te screeny bez wrzucając tutaj jakichś danych wrażliwych. Natomiast jak pracujecie z tego typu narzędziami i też z tym swoim systemem, który możecie zbudować, to po prostu możecie trenować to AI w taki sposób, że poprawiacie te wiadomości, piszecie je
lepiej z waszej perspektywy, no i to narzędzie się uczy z każdą taką wiadomością i każda kolejna wiadomość może być dzięki temu tworzona lepiej.